A oto trzeci materiał dotyczący projektu CEMS Chance. Witam Was na kanale Mkurowski. Witam Was w trzecim materiale dotyczącym projektu CEMS Chance. A w tym materiale zajmiemy się aplikowaniem do samego projektu, bo dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda sam formularz, co musicie zrobić i obejrzymy sobie całą stronę projektu wspólnie, abyście tego nie musieli robić sami. W takim razie, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was do oglądania. I słuchajcie, pierwsze co sobie zrobimy, to właśnie wejdziemy sobie na stronę www.cemschance.pl. Tak jak mówiłem, jest to strona, w której możecie aplikować. Czas macie do 19 marca, zostało naprawdę bardzo mało czasu, więc aplikujcie już teraz na www.cemschance.pl i teraz Wam zademonstruję, co musicie zrobić i jak wykonać zadanie, by dostać się do projektu. Oczywiście wymagana to jest Wasza praca własna, ale do tego przejdziemy za chwilę. Słuchajcie, jesteśmy na głównej stronie projektu. Jak właśnie widzicie, właśnie rusza 19 edycja. No właśnie, rusza 19 edycja. I dajcie sobie szansę. Daję sobie szansę. To jest, jak mówię, motto. I naprawdę zachęcam Was do tego, byście sobie dali szansę, bo tak jak mówiłem w materiałach poprzednich, projekt ma Wam bardzo dużo do zaoferowania. Słuchajcie, tutaj na początku macie taką rubrykę, zajawkę CEMS Chance CSR. To jest to, o czym mówiłem w materiale pierwszym, co to jest w ogóle CEMS Chance. W drugiej rubryce macie 19 edycję, czyli program mentoringowy, czyli coś, o czym mówiłem Wam w materiale drugim. Możecie sobie obejrzeć, link znajdziecie w opisie, również do materiału pierwszego. No i co nas czeka 19 edycji? Program mentoringowy. No to tak jak mówiłem Wam o tym programie, spędzicie ten czas ze studentką lub studentem SGH, który ma podobne zainteresowania co Wy. Następnie mamy wydarzenia towarzyszące. To też, jak mówiłem w części drugiej, w materiale drugim, czeka na Was wiele warsztatów, inspirujących spotkań z różnymi osobami, więc również bardzo fajna sprawa. I trzecie, dwudniowa konferencja online, czyli taka konferencja, która zwieńczy 19 edycję projektu CEMS Chance, na której może się spotkamy, kto wie, nie wiadomo. A fajnie by było, moglibyśmy się zobaczyć i coś podyskutować razem. Tutaj następnie macie filmik, co musicie wiedzieć o CEMS Chance. Tutaj wypowiadają się koordynatorzy i organizatorzy 19 edycji CEMS Chance. No i niżej macie tylko, co mówią o nas byli uczestnicy. Akurat tutaj mało, tutaj są komentarze z edycji, widzę, tu jest 15, tu jest 9, edycji ta jest 19, tak jak mówimy, to jest 7. I następnie mamy taką sekcję jak menu i tutaj mamy coś takiego jak zgłoś się. Słuchajcie, wchodzicie sobie w to i macie formularz 19 edycji, ale zanim wcisicie ten formularz, zachęcam Was do przeczytania regulaminu, bo jest tam wiele ważnych spraw, o których warto, żebyście wiedzieli. Ja już Wam tego nie będę teraz czytał, żeby Wam nie zabierać czasu, ale zanim zaczniecie wysyłać formularz i w ogóle wchodzić w zakładkę formularz 19 edycja, to przeglądnijcie sobie, przeczytajcie sobie regulamin, my wchodzimy do formularza. Słuchajcie, tutaj też, tak jak mówiłem w odcinkach poprzednich, jest to projekt skierowany dla osób, które są w wieku od 14 do 16 lat i urodziły się w roku 2005 do 2007, czyli dla uczniów, którzy uczą się w 8 klasie szkoły podstawowej oraz pierwszej klasie szkoły średniej. Słuchajcie, macie w tym roku, na edycji 19, no w tym roku, edycje są dwie akurat, no ale mówię o tej, która nas czeka, która jest teraz, czyli 19. Macie dwa zadania. W tym pierwszym, nie wiem, tutaj coś się pokićkało ze stroną, coś się posypały te literki. W tej pierwszej rubryce macie napisane formularz. W drugiej zadanie kreatywne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o formularz, to wypełniacie tam standardowe informacje na początku, jak dane osobowe, wiadomo, czy byliście na CEMS-ie, czy nie. I potem cię lecieć z pytaniami. Zaraz sobie do tego przejdziemy, wam tylko opowiadam, chcę wam o jednej rzeczy bardzo ważnej powiedzieć. Następnie macie zadanie kreatywne, które jak tutaj piszę, pokaż siebie w 100%. I to jest bardzo ważna sprawa, bo chcę wam powiedzieć po prostu to, że nie kombinujcie ani nie twórzcie fałszywego wizerunku swojej tożsamości i samego siebie, gdyż nie o to w tym programie tutaj chodzi. Jeżeli chcecie aplikować do programu CEMS Chance, naprawdę pokażcie siebie. Pokażcie, tacy jesteście. Nie przejmujcie się tym, Nie bójcie się wyzwolić siebie i dajcie sobie szansę na to, aby wyzwolić siebie i żeby sięgnąć po przyszłość
i sięgnąć po lepsze jutro. Dobrze, więc słuchajcie, przechodzimy na początku do formularza. Was przejdę za mnie ten formularz, znaczy oczywiście nie przejdę go całego, tylko wam pokażę, co musicie go zrobić, więc pierwsze... Więc musimy najpierw sobie, wiadomo, wybieram i daję sobie szansę. Słuchajcie, otwiera wam się taki formularz właśnie jak formtyperform.com i macie tutaj Cem Szczęs 2021, daję sobie szansę. Klikacie sobie start i tu was program przywita właśnie, no super, super zdaniami, super monologiem, który warto, żebyście przeczytali wszystko po kolei. Słuchajcie, jak ja mówiłem wcześniej, nie będę przechodził przez ten formularz, nie będę przechodził przez cały formularz z wami, no bo to ma każdy z was wykonać sam. Jedyne co mogę powiedzieć, to abyście wykonywali polecenia po drodze, po prostu zaznaczali odpowiedzi zgodnie ze samym swoimi przekonaniami, gdzie będą pytania otwarte, żebyście również opisywali to, co uważacie, to jak się czujecie i tak dalej, i tak dalej. No i wystarczy, że będziecie słuchać formularza, chodzi mi o to, żeby wykonać jego polecenia. Nie ma tu żadnej jakiejś filozofii, po prostu jak wam każe przejść dalej, to przechodzicie dalej i tyle. Więc jeszcze raz chcę wam przypomnieć, że aplikować do projektu do 19 edycji programu Cem Szczęs mogą osoby, które są w wieku 14 do 16 roku życia, są w klasie 8 szkoły podstawowej lub pierwszej klasie szkoły średniej i urodziły się w roku 2005, 2006 i 2007. Oraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Cem Szczęs jest projektem całkowicie darmowym. Nie tracicie tutaj nic, tylko możecie zyskać. Więc jeszcze raz mówię, dajcie sobie szansę, a poczujcie naprawdę różnicę. Niestety projekt Cem Szczęs, jak wszystkie rzeczy na tym świecie, mają wady. I Cem Szczęs ma jedną ogromną wadę, którą do niestety każdy z nas uczestników musi przeboleć. Mianowicie w projekcie Cem Szczęs możecie brać udział tylko raz. Nie możecie wziąć udziału drugi raz. Więc to jest taka też informacja dla was, abyście o tym wiedzieli, że takie coś zdarza się raz na całe życie. Ale również, jeżeli przepadnie wasza kolej, no to też nic z tego. Więc dlatego zachęcam was jeszcze raz. Dajcie sobie szansę i wykonajcie to. Zapiszcie się na formularz, wypełnijcie formularz, zróbcie zadanie kreatywne. A naprawdę gwarantuję wam, że zyskacie bardzo wiele i nawet wam się nie wydaje, jak wiele zyskacie. Jeżeli chcecie aplikować do projektu Cem Szczęs, do 19 edycji projektu Cem Szczęs, zaaplikujcie już teraz na www.cemszczęs.pl. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam was na mojego maila mkurowskichannel@gmail.com. Zapraszam was, piszcie do mnie, odpowiem na wasze każde pytania. I w tym miejscu kończymy sobie naszą przygodę związaną z projektem Cem Szczęs. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną obecni przez te 3 materiały. Ja wiem, że w materiale pierwszym mówiłem, że będą 4 bądź 5 filmów, ale też wspominam o tym, że jestem osobą, która gada na spontana w trakcie nagrywania filmu, więc zauważcie, że wyszły na sumie z tego 3 filmy. A powiem wam, dlaczego wyszły 3 filmy, ponieważ w drugim materiale opowiadałem wam o programie mentoringowym, który miał być odcinkiem, który powinien być tematem na odcinek 3, czyli ten, który oglądacie teraz, a ten odcinek, który oglądacie teraz, powinien być odcinkiem 4, no ale wtedy zagalopowałem się w odcinku 2, no i wyszły nam 3 filmy. Ale tak czy inaczej, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Słuchajcie, bardzo was zachęcam naprawdę po tych 3 materiałach. Myślę, że coś wam rozniosłem w głowie, jeżeli chodzi o projekt Cem Szczęs. Jeżeli jesteście chętni, wiecie więcej, to zapraszam was na stronę www.cemszczęs.pl. Aplikujcie również tam na stronie www.cemszczęs.pl. Przypominam wam jeszcze raz, że projekt jest całkowicie darmowy. Więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego materiału i za obejrzenie poprzednich 2. Naprawdę dajcie sobie szansę, słuchajcie. I do zobaczenia na 19 edycji cemszczęs.pl. Trzymajcie się. Yo.